Siema, dzisiaj pokażę wam jak zrobić ognisko typu te albo tam te kształtne, jak to woli. Zacznijmy od czego, do czego służy to ognisko. Ognisko służy do gotowania posiłków, ale nie tak, w przeciwieństwie do temperskiego, nie jest na szybko, tylko trochę na dłużej, żeby, bo w naszym ono służy do, jest po to właśnie taki kształt, żeby można było podzielić miejsca, kategorie, gdzie mamy żar, płomień, większy żar, albo jeszcze większy żar, albo mniejszy. Popatrzmy, mamy główne nasze tutaj kochane, no po prostu górę tego T. Tutaj rozpalamy sobie główny ogień, zaczynamy tutaj i później żar sobie spychamy do tamtej nóżki. Tak jak na załączonym obrazku, mniej więcej. I przez to możemy kontrolować, gdzie sobie co oddać. Na otwartym płomieniu takim to przede wszystkim zagotowanie wody, byle była zdatna do picia, a na żarze jakieś smażenie, czy inne gotowanie, jakiś zup. Bo po prostu mamy stabilniejszą temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Może od złej strony wizerunkowo podeszłem do tego ogniska, ale no nie wiem, może tylko ja takie rzeczy widzę. W każdym bądź razie dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.